Proszę Państwa, dziś w studio pani posłanka Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska, i pan Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Będziemy rozmawiali o sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Mimo lata chłodnego, gorącego, różnie to bywa, ta sprawa ciągle jest bardzo gorąca, w ogniu walki między opozycją a koalicją rządową. I teraz pytanie, pojawiły się nowe propozycje. Marszałek Karczewski zapowiedział, że będzie blisko porozumienia. Gdyby pan mógł powiedzieć, co nowego proponuje PiS, co zmierza w kierunku porozumienia z Platformą w sprawie Trybunału? Znaczy, kluczową sprawą jest ustawa, która została przyjęta przez parlament w lipcu tego roku, 22 lipca. To jest ustawa, która daje szansę na wyjście z impasu. Przede wszystkim dlatego, że ta ustawa opiera się o przepisy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, które obowiązywały przed początkiem tego konfliktu, czyli przed czerwcem 2015 roku. Przez niemal 2 dekady, 20 lat obowiązywała ta ustawa. I nowa propozycja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym opiera się, jest w 90% jest powtórzeniem tych przepisów. Dlatego uważamy, że jest to propozycja, która co do zasady nie powinna budzić wątpliwości konstytucyjnych, bo ustawa obowiązywała przez tak długi czas i tych wątpliwości nie budziła. Zanim oddam głos pani posłance, ja chciałem jeszcze dopytać, no bo to nie wystarczyło, jak wiemy, z retorsji opozycji, nie wystarczyło dla zamortyzowania tego konfliktu, więc pytanie jest, czy będą nowe propozycje? Czy jeszcze dalej jesteście w stanie posunąć się w stronę kompromisu? To znaczy, ta ustawa ma rozwiązać, o której teraz powiedziałem, ma rozwiązać najważniejszy, najpilniejszy konflikt, mianowicie obecnie kwestionowane jest działanie Trybunału Konstytucyjnego. Jedni uważają, że Trybunał wydaje stanowiska, inni, że orzeka. Ta ustawa powinna ten główny problem rozwiązać. Natomiast rozwiązania, o których mówił pan marszałek Karczewski, są częścią rozwiązań, które znajdą się w zupełnie nowej ustawie, która ma stworzyć takie modelowe podstawy do działania Trybunału w kolejnych latach czy dekadach. Natomiast one obejmą wszystkie kwestie, między innymi rozwiążą wszystkie kwestie sporne, które doprowadziły do tego konfliktu konstytucyjnego, który mamy od roku. Czyli z jednej strony mamy ustawę, która ma dać na ten moment Trybunałowi bezpieczną podstawę do orzekania, a z drugiej strony mamy dyskusję o przyszłej regulacji dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego. Pani poseł, pani posłanko, czy to jest już droga do kompromisu? Czy tu możemy mówić o jakimś pojednawczym geście? Widzimy, że Prawo i Sprawiedliwość zbliża się do opozycji. Wystarczy to? Ja najpierw chciałabym się odnieść do słowa pana posła. Panie pośle, pan się myli. Nie ma problemu, czy Trybunał, nie ma konfliktu w tym, czy Trybunał orzeka, czy opiniuje, bo co do tego wiadomo, że Trybunał Konstytucyjny orzeka. Natomiast są wątpliwości, w jakim składzie nazywamy tą opinią, a w jakim orzeczeniem. Platforma Obywatelska nie ma takiej wątpliwości, natomiast PiS, chcąc pozbawić mocy orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, twierdzi, że w tym akurat składzie jest to tylko opinia, w związku z tym PiS nie będzie się do tego dostosowywał. Pytał się pan, przepraszam, to tak na marginesie, pytał się pan, czy jest możliwość osiągnięcia kompromisu. Osiągnięcie kompromisu zawsze jest możliwe pod warunkiem, że jest wola obu stron. Pamiętajmy o tym, że dobry kompromis to jest taki, kiedy żadna ze stron nie jest zadowolona. To niestety do tego się sprowadza, czego PiS wydaje się nie chce uznać i w związku mało tego. Uważamy i co do tego nikt nie ma wątpliwości z naszego kręgu, że żeby podejść do tego, że kompromisu i zbliżenia stanowisk, najpierw trzeba opublikować wyrok, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego 9 marca i opublikować i odebrać przez pana prezydenta zaprzysiężenie 3 sędziów wybranych zgodnie z prawem, co orzekł Trybunał Konstytucyjny. Tak, wtedy rozmawiajmy. Ale wtedy będziecie wy zadowoleni do końca. Nie będziemy, nie chodzi o to. Ale co chciałby pan... Ja muszę szczerze pani powiedzieć, że ja nie widzę tego tej gotowości do kompromisu, chociaż uczestniczyłem we wszystkich pracach w parlamencie nad ostatnią ustawą, dlatego że zrealizowaliśmy zdecydowaną większość postulatów, które wysuwała między innymi Platforma Obywatelska, Nowoczesna, ale także Trybunał Konstytucyjny. To dotyczyło między innymi większości 2/3, w ramach którą miały zapadać niektóre decyzje udziału prezydenta w postępowaniu dyscyplinarnym, możliwości wnioskowania przez prezydenta czy prokuratora generalnego o rozstrzyganiu spraw przez Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie. Natomiast krytyka, którą Państwo formułujecie, w intensywności nie różni się od tej, która była na początku tej dyskusji. Czyli troszkę ja mam wrażenie, że Państwu nie zależy na tym, żeby złapać króliczka, tylko żeby go gonić. No, krótko mówiąc, że warto byłoby dla Państwa jest to wyjątkowo atrakcyjne pole sporu i Państwu zależy na utrzymaniu, a nawet na intensyfikacji tego sporu. Ja uważam, że nie służy to Polsce i dlatego to rozwiązanie, które uważam jest pragmatycznie dobrym rozwiązaniem, cofnięciem się do ustawy, która obowiązywała przez 20 lat i nie budziła wątpliwości konstytucyjnych i społecznych, byłoby optymalnym rozwiązaniem w tym momencie. Ja jedno tutaj pytanie, no bo czy wy dostrzegacie ten gest? Czy wy dostrzegacie tą zmianę nastawienia? Panie redaktorze, szanowni państwo. Nie chcę tutaj z całym szacunkiem dla pani poglądów i pani stanowiska. Tak. Czy nie warto byłoby tu zrobić jakiegoś gestu, który by mógł zbliżyć państwa do kompromisu? Chciałabym odpowiedzieć, jeżeli można, bo pan poseł dość szeroko tutaj odpowiedział na ten temat. Rzeczywiście uwzględniliście państwo część postulatów Komisji Weneckiej, ale to, co uwzględniliście, to można powiedzieć, że to są zmiany kosmetyczne, ponieważ te zapisy, które najbardziej godzą w Trybunał Konstytucyjny i jego niezawisłość, pozostawiliście. I proszę nie mówić, że nam nie zależy na porozumieniu, bo zależeć na porozumieniu powinno każdemu Polakowi, bo to nie służy żadnemu z nas, niezależnie czy jesteśmy z lewicy czy z prawicy. Każdemu powinno zależeć i zależy, żeby ten spór jak najszybciej się zakończył, bo on zawsze jest ze szkodą dla Polski, dla wizerunku Polski i powinniśmy się zajmować na przykład sprawdzaniem, czy pieniądze z Unii Europejskiej są wydawane i damy radę w tym rozdaniu je wydać, a są największe z wszystkich przydziałów, które mieliśmy do tej pory. Powinniśmy takimi sprawami się zajmować, a nie odbijać piłeczkę. To powinno już być jasne. Załatwione. Mi jako tutaj człowiekowi bezstronnemu trochę brakuje z waszej strony jakiegoś gestu. Czyli ja nie mówię, że rezygnacji z waszych imponderabiliów jako Platformy Obywatelskiej, ale może właśnie gestu, panie redaktorze, powiem krótko. To, że my uważamy, że najpierw należy opublikować ten wyrok marcowy i zaprzysiąc tych trzech sędziów, to nie jest nasz wymóg, nasz warunek w ten sposób, w jaki PiS to chce przedstawić, tylko to jest pójście zgodnie z prawem do kompromisu. Jak to zostanie załatwione, ponieważ taki był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jesteśmy w stanie rozmawiać na każdy temat. Ja jeszcze chciałabym się króciutko odnieść, chwileczkę. Szanowny panie, pozwoli pan, bo pan naprawdę długo już tutaj mówił. Ja chciałabym się odnieść do tego, jak pan powiedział, jaki jest dobry ten projekt, który został teraz przyjęty, że to jest dobra, to dlaczego znowu zmieniacie? Jak mówiła pani poseł Pawłowicz, kolejna zmiana jest przygotowana, ponieważ co? Ta jest zła, nawet państwo uważacie. Ale ja przed chwilą powiedziałem, że celem tego projektu jest rozwiązanie najpilniejszego obecnego problemu. Sytuacji, kiedy nie rozwiązaliście go. Ale nie zgadzam się z panią, ponieważ obecnie mamy w Polsce dwa równoległe porządki prawne. Ustawa, która da podstawę prawną dla działania Trybunału, która przez nikogo nie jest kwestionowana, no bo obowiązywała przez 20 lat, likwiduje tą groźbę powstania dualizmu prawnego. Natomiast pani zarzuty są w mojej ocenie, jeśli chodzi o tą ustawę, gołosłowne, ponieważ jeśli pani wróci do wypowiedzi pana ministra Budki, Brejzy, Szczerby z początku dyskusji z czerwca, to wszystkie kwestie, o których oni mówili, podkreślali, zostały w ustawie uwzględnione. W związku z tym my bardzo daleko poszliśmy jednak w kierunku oczekiwań opozycji. Panie pośle, natomiast ale mówi pan państwo, nieprawdę, no, z całym szacunkiem. Z całym szacunkiem, ale tak było. Ja uczestniczyłem w tych pracach, pani nie uczestniczyła, więc nie. Pani co najwyżej może opierać się o przekazy. Ja wiem to z własnego doświadczenia i to łatwo sprawdzić. Większość 2/3, udział prezydenta, prokuratora generalnego, zmiana zasad rozpatrywania spraw przez Trybunał Konstytucyjny. I nie ma kolejności. Według kolejności wpływania. Wprowadziliśmy zasady, że prezes Trybunału może odstąpić od zasady rozpatrywania spraw zgodnie z kolejnością, a więc mechanizm został maksymalnie uelastyczniony. Chwileczkę, jest około 300 spraw. Jeżeli one w kolejności będą rozpatrywane, to sprawy, na którym nam zależy, będą nie zdążą być rozpatrywane do końca 2019 roku, czyli państwa kadencji. Ale nie ma pani racji, dlatego że prezes Trybunału w każdej sytuacji może odstąpić od tej zasady. Prezes Trybunału będzie zmieniony przez państwa w momencie, kiedy pan Rzepliński skończy swoją kadencję i dobrze pan wie, że będzie wtedy prezes pisowski. No dobrze, ale obecnie jest tak, że to prezes Trybunału wyznacza kolejność, więc to, czy prezes zostanie zmieniony, czy nie, nie wpłynie na tą kwestię, o której pani mówi. Ale no jak pan mówi? Pewne postulaty przedstawiła pani Chmiel. Czy widzi pan szansę na realizację niektórych chociażby z nich? Czy możecie pójść jeszcze dalej? Mówimy o sprawie publikacji, mówimy o sprawie tej kolejności rozpatrywania. Czy tu możecie jeszcze się posunąć w kierunku opozycji? A ja chciałam jeszcze jedno dodać. Dlaczego pan minister Ziobro może w waszym projekcie ustawy decydować, która sprawa będzie rozpatrywana, która nie? Jest zapis, który mówi, że w razie nieobecności, jeżeli nie przyjdzie prawidłowo zawiadomiony pan minister Ziobro, to sprawa się nie odbędzie przez 3 miesiące najbliższe. Jest kilka tutaj uwag państwa, wszystkich nie rozstrzygniemy. Pani poseł, to jest nadinterpretacja z pani strony, jeśli chodzi o znaczenie tego przepisu i nie widzę tu zagrożenia dla sprawności działania Trybunału w tej kwestii. Czy jeszcze jesteście w stanie pójść w stronę opozycji w projekcie, w zmianach w projekcie? Projekt, który będzie przygotowany po wakacjach sejmowych, czyli na jesieni tego roku, będzie próbą stworzenia nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. W trakcie tej dyskusji będą między innymi rozwiązywane te problemy, które stały u przyczyn tego sporu, między innymi kwestia wyboru sędziów. Kwestią, która była jedną z tych, które doprowadziły do tego sporu, było to, że Trybunał został, że skład Trybunału jest bardzo jednorodny, w związku z tym, że Platforma Obywatelska wybierała osoby przez bardzo... No proszę tak nie mówić, bo są jeszcze z rozdania SLD przecież osoby. Proszę Państwa, musimy kończyć, a zatem nadzieja na porozumienie jest, choć jak wszyscy Państwo tutaj widzą, nie będzie o to porozumienie łatwo. I w związku z tym Platforma Obywatelska złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją. Bardzo dziękuję. Tejże ustawy. Dziękuję Państwu.